Zaprezentuję teraz moduł edukatorze, który nazywa się Kontakty. On jest oczywiście dostępny tutaj po zalogowaniu podręcznie z prawej strony. Można wejść do niego również przez pole menu. Klikamy Kontakty i pojawia się coś, co właściwie znamy z Facebooka. Nazywa się Wall. Możemy sobie tu oczywiście chować browser, możemy chować kontakty, możemy chować grupy. W jaki sposób to działa? Otóż widzimy tutaj udostępnione różne materiały przez różne osoby. Tutaj mój znajomy zaprezentował ankietę. Oczywiście chcemy zlikwidować zimę, to jasne, ankieta została wysłana. Tu mamy jakiś film, tu mamy różne materiały, komentarze. I generalnie ten moduł służy do szybkiego kontaktowania się ze znajomymi, serdeczności i chciałbym tutaj coś udostępnić. Powiedzmy, że udostępniamy jakiś materiał, jakiś URL ze składu materiału i jeżeli kliknę opublikuj, wyślę go do wszystkich moich znajomych. Jeżeli chcemy wysłać go tylko do wybranych, klikamy raz jeszcze do wybranych i w to miejsce przeciągamy i upuszczamy znajomych, którym chcemy ten materiał opublikować. Udostępniamy post. On już jest widoczny tutaj na moim wallu. I każdy z tych moich znajomych będzie mógł zapisać sobie ten załącznik, który trafi do jego materiałów. Możemy oczywiście stworzyć również ankietę, wpisać treść pytania, odpowiedzi, wysłać do osób, których chcemy, aby na tą ankietę odpowiedziały. Tak to właśnie działa. Moduł kontakty służy nie tylko do wymiany informacji, do rozmów, ale przede wszystkim do udostępniania, szybkiego sobie udostępniania materiałów, przekazywania ich, wymieniania się nimi. Bardzo dziękuję.